Jesteśmy w Sztur, koło bramy. I taki jest mały komis, trafiliśmy do niego przez internet. Bo znaleźliśmy tam takiego Focusa 1.6 benzyna, 150 koni. Bardzo dobrej wersji. Kosztuje 7000 euro. 130 000 ma najechane. Wyglądało to bardzo ładnie utrzymane. No i kontynuuję tutaj. Właśnie jesteśmy w trakcie targowania się tego Forda Focusa. Naprawdę bardzo ładny. Środek, skórka, indywidual wersja na ksenonie, czarny, naprawdę bardzo ładny. Czekaj, on słyszy, on też rozumie. Und Chef, wirklich, er wollte 6-2 jetzt lassen und nehmen dieses Auto. Klimatron. Wszystko jest. 140 000 przejechane. Udało nam się jakoś na styk zrobić tablicę w urzędzie. Dosłownie gonitwa była 5 minut luzu, ale zdążyliśmy, że auto już jedzie do Polski. Kolega zadowolony. No, trochę żeśmy się szukali tego auta, ale to znaleźliśmy na ksenonie, na skórce. Bardzo ładne auto. Pokażę, co tu jeszcze stoi, tylko że nie mam cen. Ani nic. Zaznaczam, jest to okolica Bremy. Dokładnie Sztur. Chevrolet Spark 23500. Ostatnio pokazałem wam. We Frankfurcie kupowałem takiego. Dużo tańszego, taka sama konfiguracja. Ten ma motor 1000, jeden się kupował. I tu z tyłu, tu raczej nie za bardzo ta auta. Myślę, że to są jakieś ceny sprzed roku, czy dwóch, nie wiem, no bo 2000 euro, 2600 euro. Tu raczej stary. Bite? Peugeot, widzę. Diese Peugeot. A diese kleine. Was kostet die? Trzy drzwiowy. Otwarty jest, otwarty. Trzy drzwiowy. Bez klimatyzacji. Korby w szybach. Oj, to chyba. Chyba musiałby parę stówek kosztować, żebym ja to się na to skusił. Zerocznik jest.
jest ok. Tu już mamy rocznik. Bardzo wąty. 2.9. No dobra. No to takie typowe auto. Za parę set euro. No szybko w Polsce tam parę set złotych do zrobienia. Was koste diesel Peugeot? Weź się bawię? No. 900 euro tam ten pęd. 2.9. Ale pustak, bez klimy, bez niczego, nic. Chyba golfy 7 takie. TSI. Oj, ludzie się boją w Polsce bardzo. No a tu w Niemczech te auto się sprzedają normalnie. Może trochę gorzej do domu. Oj. 9400. Cena z kosmosu. Naprawdę. Ostatnio kupowaliśmy takie auto. 3000 z czymś było zapłacone. Dużo starsze, ale ten sam model. Jeszcze raz pokażę. Auto już odjeżdża. 2011 rok, 7000 euro kosztowało. W środku wam pokażę, jak wygląda. To elektryczne, wiadomo, skóra. Start stop, klima automatyczna, kierownica multifunkcyjna. Myślę, że to jest jedna z najbogatszych wersji Focusa. No, Focusa normalnego, wiadomo, ST czy RS. To już jest wiadomo, inna bajka, ale też cena inna. No ale myślę, że w zupełności 150 koni wystarczy.